Znaczy, rozumiem, że pytanie, bo uważam, że kończymy sekwencję intelektualnych uniesień i przechodzimy do twardej rzeczywistości na zakończenie naszego spotkania. Bardzo chcę podziękować przede wszystkim za zainteresowanie tym tematem. No, decyzja jest jak najbardziej biznesowa, ponieważ pan Tajdarowicz, nie ruszając palcem, zarabiał, aby tylko nam nie przeszkadzał, przynosiliśmy mu 9 milionów zysku rocznie, co w opłakanym stanie jego interesów może się wydawać niezłą sumą. I on z gestem, no, iście ewangelicznym, prawda, zrzuć wszystko, co masz i idź między ubogich, nie wyrzucił się tego. Może zarabia na zbawienie wieczne, a może druga możliwość, że ktoś mu obiecał coś, co jest dla niego więcej warte niż te 9 milionów. Bo biznes, właśnie czasami u nas biznes jest taki w krajach realnego socjalizmu, że bardziej się opłaca nie zarobić niż zarobić, prawda? W związku z czym, teraz tak mówiąc poważnie, no nie chcę jakoś tak dokładnie rozbierać tej sekwencji zdarzeń, ale spodziewaliśmy się tego na początku. Potem, muszę powiedzieć, po miesiącach, kiedy się wydawało, że jednak jakoś się daje funkcjonować. Oczywiście to uważam, że było stale duszone przez wydawcę. Co nie wiem, na ile wynika no, z tego w końcu, że on dostał, prawda, spółkę Press Publica w prezencie od rządu, bo dostał pieniądze na wykupienie części od Anglików, którzy to Anglicy długotrwałymi szykanami zostali przekonani, żeby się z dzikiego kraju wycofać po prostu, że tu się nie da robić interesów i się wycofali. Im musiał zapłacić w gotówce, no tę gotówkę, jak wiemy, dostał tytułem pożyczki, natomiast za tę część państwową zapłacił wekslem na 60 milionów, którego nie wiadomo dotąd nie wykupił. Mało to, nawet Tygodnik Wprost twierdzi, że dopina właśnie transakcje ze Skarbem Państwa, na mocy której, przybliżeniu mówiąc, ten swój weksel na 60 milionów ma wykupić za weksel na 20 milionów. Co jest też bardzo ciekawe, co właśnie jest ciekawym tym, jak działają mechanizmy biznesów tak zwanym wolnym rynku w III Rzeczpospolitej. Tak czy owak, no, myślę, że jednoznacznie bym powiedzieć, że to jest zniszczenie tytułu. To znaczy, że pismo uważam, że prawdopodobnie podzieli los przekroju. Może znajdzie parę tysięcy czytelników pod nowym, jakby z nowym zespołem, który jest wymieniony w 100%. To już nie jest nasz problem. Dziękujemy wszystkim czytelnikom za tę przygodę, za wsparcie, za ich ogromne zainteresowanie i myślę, że właśnie znowu, gdybyśmy mieszkali, że to jest takie, gdybyśmy żyli w globalnym kraju, gdybyśmy żyli w globalnym państwie, przepraszam, nie czepiamy się kraju, gdybyśmy żyli w globalnym państwie, to coś takiego by się nie mogło zdarzyć. Tak, w związku z czym, ale powiedzmy, gdyby coś takiego się zdarzyło w globalnym państwie, że nie wiem, zdarzył się biznesmen wariat, który z jakichś powodów podejmuje decyzję zupełnie szalone i nikt za ręce nie chwyci, to u Pawła Lisickiego w tej chwili by się przepychali milionerzy po prostu, którzy chcieliby zaproponować mu pieniądze, żeby zrobił takie pismo, które bez żadnego ruchu ze strony wydawcy przynosi 9 milionów czystego zysku rocznie. Jak gdyby wydawca zrobił cokolwiek, aby pomóc zamiast przeszkadzać, to by przynosiło i 15 milionów, bo prawda, to już nie chcę mówić o szczegółach, ale to było spokojnie do osiągnięcia. Natomiast czy ta kolejka tam stoi? Nie wiem, ja jestem cały czas w trasie, jestem w podróży, to jest jutro w Katowicach, prawda, wczoraj w Nowym Targu i tak jeszcze będzie ze 2 tygodnie, więc jak przyjadę, to się od kolegów dowiem, co oni kombinują. No ja jednak mam głębokie przekonanie i niezłomną nadzieję, że w tym zespole jeszcze razem wystąpimy, znajdziemy inwestora, żeby nowe pismo założyć. Dziękuję przekazom, miło mi jest to słyszeć. No i jakiś egzamin myślę, że ten zespół zdał jednak. I nie jest to wszystko oczywiście optymistyczne, że takie rzeczy się dzieją, bo nie ma mnie w Warszawie, także w momencie, kiedy tam prokuratorzy łażą za klubem Ronina, prawda? Tak. Za mowy nienawiści.
kiedy się dowiadujemy, że jakiś minister Boni uporawszy się już z cyfryzacją kraju, że na wolny czas zajmuje się jakimś urzędem, jakbyś tworzy komisję, która ma się zająć zwalczaniem mowy nienawiści. Wyślę zaraz do niego maila ze swoimi propozycjami pani Kotnisiołowski i Kuc, prawda? Nadają, nie będą mieli daleko szukać. No przepraszam, kpię sobie, ale kpina jest we mnie ludzi bezsilnych, prawda? I do tego jakaś na mile trącąca lipą sprawa jakiegoś bzdura bombera, którego zdaje się, że służby sobie wyhodowały, żeby wariata w odpowiedniej chwili wyciągnąć i ludzi straszyć. To wszystko wygląda dla mnie tak, no nie chcę komentarzy politycznych sobie powtarzać. Jak ktoś jest ciekaw, to zapraszam na stronę interia.pl, bo mam nadzieję, że mi felieton powiesili, który dzisiaj wysłałem. Że to wszystko wygląda tak, jakby część obozu władzy i część mediów przez nie kontrolowana parła do jakiegoś stanu wojennego. A jednocześnie sam Donald Tusk dystansował się od tego, ale dość miękko i tak jakby sam nie wiedział, czego on się właściwie boi. Bo że się boi, to widać, tylko czego się boi bardziej. Czy bardziej boi się ludzi, w związku z tym należy ich spacyfikować, czy bardziej się boi swoich współpracowników, w związku z czym jak doprowadzi do jakiegoś nieszczęścia, to oni na niego zrzucą winę i go wysadzą, prawda, jak Gomułkę czy Gierka, ze względu na zły stan zdrowia i zaczną działać w duchu socjalistycznej odnowy, bo taki scenariusz też zdaje się jest przygotowywany. No i nie wiem, w każdym razie mam wrażenie, że to, co się stało, uważam, że być może wynikało z jakiejś wewnętrznej rozwoju sytuacji, to znaczy, że pan Hajdarowicz, który ma jakąś skazę osobowościową, wydaje mi się, bo on nie mieści się w tym, jakby bolał na tym, że jest biznesmenem. To jest takie strasznie polskie stosunek, że on z każdej chce być kim innym, prawda? Jak jest dobra piosenkarka na przykład, to ona sobie sama zaczyna piosenki pisać grafomańskie i śpiewa, chce być śpiewającą poetką. Jak jest dobra aktorka, to zaczyna sama reżyserować. Pisać książki. Pisać książki to jest jakby chałtura, to rozumiem. Ale każdy chce być innym, a pan Hajdarowicz został biznesmenem, a wyraźnie chce być celebrytą, takim polskim Billem Gatesem, wizjonerem biznesu, tutaj tablety, król tabletów, prawda, takie tego, mam ręce, nimi kręcę, nowe technologie, prawda, Być może to wynikało z tego, bo logika sytuacji była taka, że kiedy no, on już zaczął, już zawsze mieli problem, że, jak to mówiłem, no taki problem, że człowieka, który pracuje w chińskiej knajpie, tak? Robimy chińską restaurację, staramy się, żeby była na poziomie, żeby dania były dobre, smaczne. Klienci do nas walą drzwiami i oknami, a nasz właściciel, utożsamiany z tą knajpą, chodzi po wszystkich możliwych gazetach i udziela wywiadów, że chińskie żarłot jest dla frajerów, dlatego ludzie nie jedzą. Nie? Robimy gazetę, ten facet właściciel gazety zajmuje się tym, że wszędzie udziela wywiadów o tym, że papier umarł, że gazet w ogóle nie należy czytać, że to jest jeden wielki obciar. To jeszcze było do wytrzymania. W momencie, jak się zaczął, dołączył tę jakąś straszliwą wkładkę do Rzeczpospolitej, błazenada kompletna. Wydawca, który sobie sam w gazecie redaguje, wydaje, kłóci się tam z własnymi dziennikarzami, wzdyczy się, że jakie normy moralne będzie tutaj wyznaczał, rozliczał. To było kompromitujące i Paweł Lisicki musiał na to zareagować. Także z człowiekiem wielkiego taktu i obłady zareagował w sposób maksymalnie delikatny, znajdując doskonały kompromis między stanowczością tego, co musiało być powiedziane, a delikatnością powiedzenia tego w sposób najbardziej stonowany, jak było można. I być może rzeczywiście ten wywiad rozjuszył naszego szalonego biznesmena i w związku z tym on z tej ściekłości podjął taką decyzję. Ale być może jest inaczej. Być może ktoś, kto mu te udziały podarował, bo to jest de facto podarowanie, powiedział, nie mamy już czasu więcej na cackanie się z tym uważakiem, to ma po prostu zniknąć, bo nie wiem, szykujemy jakąś taką akcję, gdzie system medialny musi być szczelny przez przynajmniej kilka dni, że jak będziemy coś robić, żeby żadna informacja sprzeczna z ogólnymi wytycznymi się nie przebiła. Mam nadzieję, że się mylę. Właśnie mi się przypomniało, że 13 grudnia to jest czwartek, no i aby nie daj Boże, to nie był jakiś kolejny czarny czwartek, ale nie chcę tu krakać, no po prostu
Mam też wrażenie, że obserwujemy pewien rozkład w obozie władzy w tej chwili, więc nie wiem, czego się po nich można spodziewać, bo mam wrażenie, że tak jak media, które kiedyś grały w jednej orkiestrze, w tej chwili się licytują w radykalizmie, chyba nie dlatego, że kierują się jakimś interesem wspólnym, tylko po prostu takim czysto handlowym wyrachowaniem, że tych takich jest grupa ludzi, którzy zapłacą pieniądze za takie antykaczystowskie plakaty. W związku z tym, kto przelicytuje, no, prawda, że będzie bardziej antykaczystowski, to te pieniądze do siebie ściągnie. No to nie ma co, na tym rynku się kasa skończyła. Skarb państwa watował, ale teraz też już ma większe wydatki. W związku z czym to się to rozpada. I też mam wrażenie, że i po drugiej stronie politycznie się to rozpada. To znaczy wyraźnie obóz władzy robi różne rzeczy. No, z jednej strony wyciąga bzdura bombera, i część mediów jedzie z tym, że to jest straszne zagrożenie, faszysta chciał Polskę wysadzić, a do tego się jeszcze wyciąga jakiś tekst Brauna sprzed paru miesięcy, jakiegoś Micponia, prawda, wypowiedź z Facebooka i klei z tego narrację o straszliwej wojnie domowej, która nad Polską zawisła, co przypomina propagandę z czasów przed wprowadzeniem stanu wojennego, przygotowujące stan wojenny, ale z drugiej strony część mediów rządowych jakby też dezawuuje to i ośmiesza tego bzdura bombera, pokazując oczywiste bzdury, które w tej narracji występują. Więc mam wrażenie, że nie ma tu jakiegoś jednolitego frontu. A nie daj Boże, coś z tego może złego wyniknąć, ale bądźmy dobrej myśli, że jakoś się uda i zwłaszcza no, dziękuję za te oklaski, które kolegom przekażę. Naprawdę myślę, że pewna wartość została stworzona i przynajmniej teraz nikt nie może używać argumentu, że w Polsce nie ma mediów prawicowych, dlatego że prawica nie umie zrobić gazety, która by się sprzedawała, a my po prostu jak zrobimy, no to się sprzedaje, bo to jest trochę tak jak mówię i już na tym kończę ten temat, że rozmawiałem z wieloma starszymi ludźmi, którzy mówili, że bardzo wierzyli we Władysława Gomułkę i też stali na tym placu defilacji Wiesław krzyczeli. I pierwszym momentem, kiedy łuski z oczu spadły, było jak Wiesław zamknął pismo po prostu, przerabiając je na wychodzącą do dzisiaj politykę, która się nie za bardzo chwali okolicznościami swego poczęcia. No i myślę, że ponieważ mam nadzieję, że nikt nie uwierzy w to, że to jakiś pan Hajdarowicz tutaj jest siłą sprawczą, bo to on jest kreaturą Donalda Tuska w tym wypadku. Dostał to pismo, po prostu dostał. Rząd miał do wyboru poważnego międzynarodowego inwestora, który kilkakrotnie próbował Rzeczpospolitą kupić za pieniądze, chciał zapłacić. Tej oferty nie przyjęto, zmuszono Anglików do wyjścia z Polski. Oddano to pismo za darmo, za weksel niewykupiony. W związku z czym mam nadzieję, że też niektórym lemingom, jak to się przyjęło nazywać, łuski z oczu spadną, kiedy zobaczą, jak Donald Tusk zamknął z kolei, uważam, że w sposób porównywalny do Gomułki. Bardzo Państwu dziękuję.